Dzień dobry. No, dzisiaj nie jest aż tak bezchmurnie jak poprzednim razem w tym miejscu, ale wciąż dość ładnie. Prawie tak ładnie jak akcja w ringu ROH. Temperatura na ten moment to 26 stopni. Idealna temperatura, żeby porozmawiać o Ring of Honor. Zresztą jak każda inna temperatura idealna i jak każdy inny moment idealny, żeby porozmawiać o Ring of Honor. Wczorajszy dzień to był dzień, w którym AEW miało tygodniówkę w skali premium, czyli mówimy tu oczywiście o AEW Grand Slam Dynamite. A na tej gali był jeden, ale za to nie byle jaki akcent powiązany z Ring of Honor. Mowa oczywiście o starciu title vs. title, Ring of Honor World Title oraz NJPW Openweight Title na szali Claudio Castagnoli kontra Eddie Kingston. Sam pojedynek prezentował się przyzwoicie, zresztą należało się spodziewać, że tak będzie. Nie na poziomie pay-per-view, ale na poziomie takiego właśnie ważniejszego odcinka tygodniówki. Z początku to Claudio dominował, co też prezentowało się ok, ale w mojej opinii odrobinkę za bardzo się to rozwlekło w czasie. No, niemniej potem jak już przebieg ich potyczki ringowej się wyrównał, no to wtedy już wyglądało to dobrze. Z obu stron ataki, z obu stron nirfale, no i przyszedł w końcu finish, którym był powerbomb. I to po tej akcji wielkim zwycięzcą zostaje szanowny pan Eddie Kingston. Utrzymuje on swój tytuł NJPW Strong Openweight i do tego zostaje również nowym ROH World Championem. No więc tak, półtora tygodnia temu mówiłem, że pasuje mi Claudio jako zwycięzca. Tydzień temu przy omawianiu tygodniówki ROH zreflektowałem się trochę, że zazwyczaj jak robisz title versus title, no to po to, żeby zrobić przetasowanie. No i mamy to przetasowanie. Nie jestem jakimś wielkim fanem Eddie Kingstona, ale szanuję i dostrzegłem, że rezultat chyba był taki, na jaki fani liczyli. No i jakby nie mówić, w sumie dobrze, że nie trzeba było z tym czekać aż do Final Battle. Troszkę zgryźliwym kąskiem, tak to może ujmę, jest dla mnie to, że znowu tytuł mistrzowski ROH zmienia swego właściciela poza ringiem ROH. No, rozumiem, że i takie sytuacje na całym wrestlingowym świecie się zdarzają. Choć w tym wypadku to już mówimy o tym, że jest to już no, drugi raz w niedługim czasie. Co zrobisz? No, jakoś trzeba z tym żyć. No, jesteśmy z tym ROH w takiej pozycji, w jakiej jesteśmy i wciąż wierzę, że nadejdą lepsze czasy, które przybędą, gdy Tony Khan załatwi kiedyś miejsce dla ROH w TV. Zresztą o tym już chyba wspominałem nawet niejednokrotnie. A jeżeli chodzi o samego Eddie Kingstona jako mistrza ROH, no jest to dla mnie ok, akceptuję to. Nie widzę go jako mistrza na długi okres czasu, ale sama jego pozycja na dłuższą czy na krótszą chwilę w tym miejscu, dla mnie spoko. No to tyle. A jutro kolejna dawka wspaniałego pokazu wrestlingu, dlatego też oglądajcie Ring of Honor.